W sprawie prywatnych firm ochroniarskich miał być audyt. Czy jest ten audyt, czy są jego wyniki? To proszę o tym porozmawiać z panem ministrem Cichockim, bo ja się tym bezpośrednio nie zajmuję. Z mojej wiedzy i moich rozmów z nim wynika, że taka procedura albo została wszczęta, albo za chwilę zostanie wszczęta. Na pewno, jak wiecie, to jest poważne biuro i poważny urząd państwowy, ta Kancelaria Sejmu, więc tu się nic nie dzieje z dnia na dzień, tylko wszystko musi przejść przez procedury. Co do zasady, nasze podejście, moje podejście się nie zmieniło. Jest bardzo proste i pragmatyczne. Jeżeli ktoś wnosi broń na teren Sejmu, to musi to być służba, nad którą państwo ma pełną kontrolę i państwo jest w stanie prześwietlić funkcjonariusza tej służby, a nie prywatna osoba, która działa w sektorze działalności gospodarczej i nie mamy na to wpływu. Ale pan jakieś zarządzenie wydał w tej sprawie? Coś się zmieniło? Ja nie wydałem żadnego zarządzenia, dlatego bo ja się tym nie zajmuję. Tym zajmuje się Kancelaria Sejmu. Dlatego proszę porozmawiać o tym z ministrem Cichockim i dać nam też chwilę. Jasne. Dlatego, że my dzisiaj jesteśmy w procesie też takiego audytu. Minister Cichocki na przykład, rzecz dawno niesłychana, odwiedził wszystkich dyrektorów biur, w których jest tu naprawdę mnóstwo, rozmawiając z nimi o tym, czego potrzebują, jaki jest stan Kancelarii Sejmu, co można by zmienić. Straż Marszałkowska jest tą formacją, na którą chcemy zwrócić szczególną uwagę, bo wiemy doskonale, jakie zagrożenia dzisiaj na nas czyhają. Chcemy ją doposażyć w kompetencje, chcemy sprawić, żeby to ona była gospodarzem bezpieczeństwa na terenie Sejmu bez żadnych wątpliwości, a jeżeli komuś będzie przysługiwała ochrona ze strony Służby Ochrony Państwa, to też jest zrozumiałe, że na teren Sejmu będzie mógł wejść, bo to jest, jak powtórzę, służba, która jest kontrolowana przez państwo. Ja wiem, mogę sprawdzić funkcjonariusza, on został wielokrotnie sprawdzony, wiem, czy stanowi zagrożenie, czy nie. A jak ktoś przychodzi na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej w sektorze działalności ochronnej, no to to już jest w takim miejscu, jak to dużo poważniejsze wyzwanie. Dziękuję państwu bardzo, do zobaczenia na sali plenarnej. Bardzo dziękujemy.